Cześć, z tej strony Trochodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym dziwnym inauguracyjnym odcinku czegoś tam nowego, co jeszcze nie ma nazwy. W każdym razie wstępnie nazwijmy to przeglądem Reddita. W skrócie będzie polegać to na tym, że będę przedstawiać wam takie najciekawsze, najfajniejsze fragmenty z ligowego Reddita, zarówno tekstowe, jak i w formie wideo, dla waszej własnej wiedzy oraz rozrywki. Taki jest plan. Może niepotrzebnie nie przedłużając, przejdźmy teraz do pierwszego klipu, czyli do nowego Ulta Anki. Zobaczcie film. Nie wiem jak wy, moim zdaniem Rito bardzo się postarał, jeśli chodzi o nowy model Tibersa. Fajne jest to, że biega na czterech łapach, że ma swój kustomizowany, tak, to jest to słowo, nick oraz to, że może pisać na czacie. Bo czasami trzeba cię sflamić za to, że źle testowałeś ulta. Kolejny klip to coś zupełnie unikatowego. Już jakiś czas temu Rito wprowadziło nowego Heralda, który pomaga wam pushować linię. W tym klipie zobaczycie, co się stanie, kiedy to właśnie Herald wygra wam grę. No myślę, że pracownicy Riotu postarali się nad tymi ruchami tanecznymi bardziej niż w przypadku niektórych czempionów. Także kongrac. Kolejny film przez dodającego był opisany długą historią o tym, jak spotkał na rifcie Lee Sina, którym pokłócił się w trakcie gry i oczywiście wyzywając się, prędzej czy później musiał dojść do argumentu 1v1 me noob. Ten sam czempion nowa Summoner's Rift zrobili to. Zasady były proste, do pierwszej śmierci albo do zabicia Nexusa. Co zrobił nasz gracz? Nasz Timo? Czekał w wadzie. Czekał całą grę, aż jego przeciwnik dopuszuje w końcu miniony do Nexusa. Wiedział, że tamten nie może wyjść z gry, bo i tak musiałby czekać na zakończenie jej. Także nie ufajcie nigdy Timo. Kolejny place przedstawia to, że czasem nie warto być nafidowanym. Tak, to naprawdę się stało. Część z was pewnie widziała mój ostatni filmik o Pulsefire Caitlyn. Nafidowaliśmy w nim z urlotem niemiłosiernie, ale nieważne. Jeżeli koncept tego skina wam się podoba, myślę, że fragmenty tego filmu również mogą przypaść wam do gustu. Bo to fajne, można powiedzieć ukryte, interakcje tego skina z innymi postaciami. Are you version 6 or 7? I've lost count. This truly is their darkest timeline. This timeline looks fabulous on you. Well, I already have a big gun. Might as well. Love me some Tryndamere. You can't buy happiness, but you can buy dessert. I can't believe I used to dress like that. A primitive projectile weapon. Interesting. Oh, I hope you weren't my grandmother. Oh, she made delicious cupcakes. Entropy is consistent in all timelines. Do you feel lucky, punk? Dobra, był już jeden klip z Timo. Czas na drugi. Pewnie dobrze wiecie, jak to się zakończy. Ale wy wszystko oglądajcie. Po raz kolejny powtarzam, nie ufać Timo. Kolejny topik to nie film, a art. Dokładnie projekt skina Arcade Syndra. Nie wiem jak wy, ale ja bym brał. Grał. Na pewno każdy z was kojarzy takiego gracza jak Faker. Jak się okazuje, najlepsze newsy informują, że ten, można powiedzieć, najpopularniejszy gracz League of Legends na świecie, a zdecydowanie najbardziej utytułowany, zdobył już w swojej karierze ponad $1 milion i to tylko i wyłącznie z nagród z turniejów. Nie wlicza się w to jego pensja, kontrakty reklamowe czy kasa ze streamów. Także następnym razem, gdy wasi rodzice każą wam wyłączyć komputer, pokażcie im tego newsa. Niech wiedzą, że możecie być bogaci. Ale serio, zostańcie w szkole.
Ostatni klip, jaki mogę wam dzisiaj zaproponować, to Garen Midget Spinner. Nie mam, szczerze mówiąc, zupełnie pojęcia, o co chodzi z tym memem. A jest to za urządzenie, czego służy, dlaczego się nim kręci? Nie wiem, wiem za to, że ten montaż może czymś z was rozbawić. Dobra, dzięki, to wszystko, co mam dla was na dzisiaj. Linki do wszystkich filmów znajdziecie pod spodem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie po sobie łapkę w górę i komentarz, co mógłbym poprawić w przyszłości. Jeżeli jesteście tutaj nowi, subskrybujcie ten kanał, żeby zawsze być na bieżąco. Także, co? Trzymajcie się! Na razie!